Panie i panowie, dobry wieczór. Z ogromną przyjemnością witam państwa na koncercie jedynym w swoim rodzaju, tego jestem pewien. Ci, którzy kiedyś słyszeli Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, być może także w tym studiu, z całą pewnością wiedzą, o czym mówię. Możemy się tutaj dzisiaj spotkać dzięki mecenasowi naszych koncertowych wieczorów, to Grupa Azoty Puławy, a także naszemu sponsorowi głównemu, którym dzisiaj jest Perła. Podziękujmy im brawami. Jesteśmy, drodzy państwo, już na antenie. Trwa transmisja w internecie, więc teraz możemy sprawdzić, jak mocno państwo biją brawa, czy są państwo gotowi na oklaskiwanie tak fantastycznych muzyków. Spróbujmy! Mówią, drodzy państwo, o sobie, że rozsmakowali się w melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu. Nie dziwię im się, dlatego że to prawdziwy skarb polskiej kultury. Długo moglibyśmy wymieniać tych wspaniałych artystów i wspaniałe orkiestry. Przypomnijmy chociażby piosenki śpiewane przez Foga, Astona, kompozycje Warsa, czy na przykład orkiestry Golda i Petersburskiego. Jakie, proszę państwa, to jest ogromne nagromadzenie talentu. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy ze wszelkich sił starali się zniszczyć ten magiczny świat, jego artystów, a także te nagrania, ale im się nie udało, dlatego że te piosenki nadal przetrwały, głównie w naszej zbiorowej pamięci. Dlaczego? Dlatego, że są znakomite, ale także dlatego, że przypominają je muzycy, chociażby Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Te utwory wracają do nas, bo tutaj zacytuję, piosenka nam nie da zapomnieć. Życzę państwu znakomitej zabawy. Przed wami Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Dobry wieczór, kochani. Witajcie. Dziękujemy wam, że znowu jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dotarła do nas również informacja, z jaką determinacją zdobywaliście zaproszenie na ten dzisiejszy koncert, co po pierwsze jest dla nas wielkim komplementem, a po drugie utwierdza nas w przekonaniu, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie tym, co kochamy najbardziej, czyli wspólnym małym świętem muzyki oraz dobrą zabawą. Tego wam życzę oraz sobie również, szczególnie dlatego, że dzisiejszy koncert jest dla mnie szczególnie wyjątkowy, ponieważ jest to ostatni koncert, w którym biorę udział przed pewną przerwą. Także występujemy dzisiaj ewidentnie nie w 7-osobowym składzie, a w 8-osobowym. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie bawić.
kasety dostał naraz do filmowych zdjęć. Żeby kręcić mogli zaraz, dał tysiączków pięć. Lecz coś się zwleka, a on czeka mija kilka lat. Dziś pan Nikodem, płaszcząc brodę, wnuczkom śpiewa raz. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przed tobą Bob, jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty, atletyczny, kto ma taki wzrok? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz.
ogromnie, zapomnisz o mnie, zapomnisz o mnie. Padają słowa jak płatki róż, szaleję, kocham, życie w moje ręce złóż. Choć je powtarzasz bezprzytomnie, zapomnisz o mnie na zawsze już. Więc żyjmy chwilką małą, usta me w pocałunkach spal. Ach, bierz mnie całą, zanim szczęście odleci w dal. Ach, zarzuć mi na szyję pętle ramion, co pragną i drżą. Niech szczęście mnie zabije, niech śmierć poda rękę mi swą. Lecz o miłości nic nie mów, bo gdy rozłąki nadejdą dni, choć tak kochałeś mnie ogromnie, zapomnisz o mnie, zapomnisz o mnie. Padają słowa jak płatki róż, szaleję, kocham, życie w moje ręce złóż. Choć je powtarzasz bezprzytomnie, zapomnisz o mnie na zawsze już. Takim technicznym troszeczkę tylko wtrętem, bo tak troszeczkę czuję się skrępowany, nie wiem jak tam koledzy dęciacy, ale mam wrażenie, że my jesteśmy jakoś tak nieproporcjonalnie dobrze rozświetleni, a tutaj gwiazda, która najbardziej powinna dzisiaj tutaj błyszczeć, jakoś tak w takim trochę półcieniu jakbym stoi, trochę byłoby chyba szkoda jakby na zdjęciach to tak było, bo nie chcę tutaj Gabrysi teraz jakoś tam oślepiesz, ale... O właśnie, tak, no dziękujemy bardzo, teraz chyba lepiej, my możemy nawet być bardziej w cieniu, to tak się jesteśmy... Łukaszek, jesteś troskliwy dzisiaj. No, to tylko tak przedostanę piosenką, a teraz właśnie bardzo taka rozpromieniona piosenka, bo będzie o miłości i o maju, także wszystko pasuje.
zakochany. Tak prawdziwie kiedyś wiosną, to zrozumiesz, że naprawdę słowik śpiewa. Że świat w słońcu jest kąpany, że piękniejsze kwiaty rosną, że inaczej, że radośniej szumią drzewa. A jak jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą bzy pachniały, sam do rymu dodasz raj. Gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty, to zrozumiesz, że to świetny rym. Solo na klarnecie Lena Nowak. Chciałem tylko dodać, że tylko mnie te światła rozproszyły, że po prostu można tańczyć na tym dzisiejszym koncercie. Oczywiście nie trzeba, ale są takie miejsca w tej sali gdzieś tam po bokach, nikomu się nie będzie zasłaniało, bo to jest muzyka jak najbardziej taneczna i tak funkcjonowała w swoich pierwszych latach, więc proszę się nie krępować. Teraz będzie coś pomiędzy tańcem takim latino, rumbą, a foxtrotem, czyli w zasadzie nikt już nie wie, jak to się tańczyło, więc można dowolnie, zupełnie. No, zapraszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Tędy miodą, stary majtek, z rudą brodą, śpiewa z werwą, pogodą Panama. O Panama! Cóż, dziewczęta nie są ryby, nie kochają się na nim, jak gdybyś wnoje w swoje tryby, to za tobą wszędzie szpływy Panama. Granatowi chłopcy, żaden im nie obcy, buzi proszą wciąż. Panama!
rytmy jeszcze dzisiaj powrócą, a teraz zmiana wokalu. Zostawiam was w najlepszych rękach złotoustego Łukasza Owczynnikowa. Piosenka przedwojenna, ale jakby przerażająco aktualna. No więc póki można, to śmiejmy się z tych wszystkich rzeczy, które na nas czekają. I to będzie o kryzysie. Kryzysie dnia codziennego. Kto musi zaraz, niech się pospieszy. To owszem, bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy. Zresztą, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest zbyt gardzi, nie wie czego zaraz. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dziś jest jeszcze może w maju, może w grudniu zresztą, kto to wie? Może dzisiaj po południu, dziś już chyba nie. Ja pod gazem, on pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie. Patrząc na ten napis tutaj, studio imienia Budki Suflera, tak sobie pomyślałem w trakcie tej piosenki, że przydałaby się ta Budka Suflera tutaj, co? Na miejscu, no. Było, mogłoby, no. Było na pewno pewniej. Dobrze, to teraz koniec żartów. Teraz zaśpiewa dla państwa Mateusz Kowalski. Dobry wieczór. Przebój zagraniczny. Wersji polskiej. Serio? Prawda. Gdy jesteś blisko, tak jak dziś, w różowych barwach widzę świat i swobodniejszą zda się myśl i
bardziej wonnym kwiat. Mów, co tylko sobie chcesz, nie wierzyć możesz też, nie umiem cię przekonać. Lecz się zgodzić musisz z tym, że dzięki tobie wiem, że miłość jest szalona. Bo ze szczęściem za pan brat odmłodzić możesz świat o ładny kilka lat. Śmiejesz się ze mnie, powiadasz, że nie. Przysiąc mogę ci, że kocham cię. Taka, powiedzmy, lekko wymuszona konieczność z, prawda, tego, żeby zrobić przerwę wokalistę na odpoczynek, jaką tutaj płodność pomysłów, prawda, dostarcza. Gdyby nie ta możliwość, to byśmy pewnie nie wymyślili, że każdy po swojej piosence. A to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo teraz z kolei Lena Nowak poprowadzi kolejny utwór. I to, żeby było ciekawiej, to jeszcze będzie to piosenka instrumentalna. O, tego jeszcze nie było. Także zapraszamy na popis klarnetowy, oryginał Sidneya Bechetta z roku 1514. No, gdzieś tam, może się pomyliłem o 400. Lena Nowak.
Wielkie brawa, ale niesprawiedliwością byłoby powiedzieć, że tylko Lena wykonywała ten utwór. Wirtuozerska partia, oczywiście kontrabasu, nie, żartuję. Trąbki, Kazik Nitkiewicz. Nie tylko w tym utworze. A to takie coś obok, takie przerośnięte cymbałki, to instrumenty kolegi Kuby Fedaka. Wielkie brawa. Najlepsza szkoła jazzowa wibrafonu w Polsce. No i chyba solówkę, nie wiem czy było słychać, ale grał w każdym razie solówkę Krzysztof Baranowski. Słynna gitara. Koledzy powrócą jeszcze w następnych odcinkach, a teraz moment wyciszenia i dla mnie też. Może to los tak chce, a może serce twe, że dzisiaj masz już mnie dość. Ja tylko jedno wiem, że robisz sobie tem, sobie nikomu na złość. Bo zawsze będzie czegoś ci brak. W samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. Ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy zrozumiesz. Odczujesz, że przecie nikt cię nie będzie tak kochał na świecie, więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie. Następna piosenka to będzie, kochani, taki powiew świeżości i lata, takiego znad oceanu. Tutaj pozwoliliśmy sobie znowu na sięgnięcie do międzynarodowego przeboju w naszym autorskim przekładzie. Jak się Państwu spodoba, to zdradzimy nawet, kto był autorem tego przekładu. Ale jeszcze nie ryzykujemy. Thank you.
zobaczyć tę twarz i postać ze snu. Idzie krokiem lekkim, samotna i jest tak blisko. Chwila ulotna, tak szybko mija czas. Świat przesłoniła mu. Dziewczyno piękna, nie widzisz tych oczu, które śledzą, gdzie idziesz i drogę dla twych stóp kładą płatkami róż. Może być? Uwaga, uwaga, autorem... No i Łukasz, zorientuj się teraz, czy państwu się spodobało. Słabo słyszę w tych słuchawkach, ale autorem, uwaga, uwaga, przekładu tego tekstu jest nie Wojciech Młynarski, a Gabriela Mościcka, wielkie brawa! Prosimy o więcej. No, może coś się jeszcze pojawi dzisiaj nawet. A teraz odwrotna sytuacja. Dokładnie, z kolei. To chciałam powiedzieć. Czyli... Czyli do tekstu z 30 któregoś tam roku Kazimierza Witolda Hulewicza, melodia Kazimierza Nitkiewicza. Alami ostrowiercą pstre perfumy, rżnięte smyczki, trzaski, szklanki, kwiki, szumy i przegięte nagie plecy, chuć zadumy, łypią białka, mrużą lampy, mdleją tłumy. Synkom dziury rosną w zmysłach i w pamięci, ramion wzdrygi, chwiejność kolan, uśmiechnęci wszyscy w rytmach ciemnoskórych, jak zachęci, gdy saksofon smętny wyje, cmły zakręci. Dziką trąbą wyją czarny sabat z piękną kolią, żywą żmiją.
A teraz, kochani, niezawodny repertuar Eugeniusza Bodo w piosence przypominającej, jak bardzo ważny i zbawienny wpływ ma na nas pozytywny kontakt fizyczny. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Wciąż system ten albo chce pieniędzmi zdobyć ją, lub miłosną grą. Inne listy śle najszczersze, ten znowu chce się truć, tamten pisze dla niej wiersze. Najgorszy system, zrób to tak. Najpierw popatrz mile, zrób to tak. Przytul ją za chwilę na ten znak. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Trzeba więcej, zrób to tak. Przytul najgoręcej, no i fakt. Stał się już o tyle, mianowicie, że kobiecie w pieszczot brak. Ona jest posublikowana, prosta zaś jak stół. Bo najważniejsze tylko to jest, proszę pana, abyś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak. Najpierw popatrz chwilę, potem znów. Przytul ją za chwilę na ten znak. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona rzeknie. Szczęście masz, no i znośną twarz. Nie wystarczy to na podwój dam. Wiesz to dobrze sam. Nic uroda nie pomoże, no kiedy ci sposobów brak. Choćbyś, bracie, był ten orzeł, no to musisz wiedzieć jak. A jak? Zrób to tak. Najpierw popatrz mile, zrób to tak. Przytul ją za chwilę na ten. Że ci ona zachwycona rzeknie tak. Zrób to tak. I nie trzeba więcej. Zrób to tak. Przytul najgoręcej, no i fakt. Stał się już o tyle, mianowicie, że kobiecie pieszczot brak. Następna piosenka to jest piosenka nieco młodsza od większości, które tutaj wam dzisiaj prezentujemy. Pochodzi ona z repertuaru Ludmiły Jakubczak. Jest to bardzo romantyczna piosenka i bardzo chciałabym ją zadedykować mojej lubelskiej rodzinie, a konkretnie rodzinie mojego męża, która właśnie stąd pochodzi. Taka mała prywata. Thank you.
oczy miał jak cienie szmaragdowych mórz. Pewnie się zbyt długo patrzyła w mnie, bo oto popatrz, stało się. Zakochałam się w zielonych oczach, mój świat utonął w tych zielonych oczach. Spoglądałam w nie, zrozumiałam, że te oczy urzekły mnie. Zakochałam się w zielonych oczach, wciąż przeglądałam się w zielonych oczach i ściągałam je spojrzeniem całe dnie, aż wreszcie zrozumiały mnie. Te oczy w sieć zazdrości mnie wplątały, o każde ich spojrzenie drżę. O własnym szczęściu dla nich zapomniałam, bo kocham je, zielone oczy te. Zakochałam się w zielonych oczach, prześladowały mnie i dniem i nocą. Dwóch zielonych gwiazd w nich dopatrzyłam się i one pokochały. Bardzo, bardzo miło, proszę Państwa, była tak, piosenka zagraniczna do tekstu nie naszego, zagraniczna do tekstu naszego, nasz tekst do naszej muzyki, no, tłumaczenie, wiersz przedwojenny, oryginalny, teraz powojenny ten a chciałem zauważyć, że intensywność braw w ogóle z Państwa strony ciągle jest bardzo wysoka. Co skłania mnie ku takiej tezie, że nie tylko kompozycja, prawda, a również i wykonanie, prawda, ma znaczenie w przypadku utworów muzycznych, nieskromnie mówiąc ogólnie. Znaczy bardzo się cieszymy, że po prostu to Państwu ten wybór przypada do gustu, bo jest on bardzo, bardzo subiektywny. No tak się składa, że najwięcej tych piosenek, które nam się podobają, było przed wojną skomponowanych, ale jak się okazuje nie tylko. No ale teraz będzie taki klasyk. Piosenka z filmu, właśnie mi się myli, czy Dwie Joasie, czy Jadzia, Jadzia chyba, tak? Z filmu Jadzia, polecam, jest, trzeba wpisać YouTube, ten Jadzia, polecam, świetny film, można się doskonale bawić i tam właśnie występuje ta piosenka w bardzo takiej też komicznej wersji, a teraz będzie bardzo na poważnie piosenka pod tytułem Ja bez przerwy śmieję się. No, do czego Państwa też namawiamy. Raz, dwa, trzy.
potem ktoś mi lustrus. A to wszystko było w piątek, 13 jak na złość, jak na jeden dzień, na jeden dzień. To chyba całkiem dość, lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. Bo we mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza, nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani wiadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Ten moment. Czas na moją małą grzechotkę i następną dawkę naszej radosnej twórczości. Może ktoś z was rozpozna melodię tego utworu. Zachowaliśmy jej oryginalny tytuł. Jest to kompozycja, chyba nawet część większej kompozycji pewnego kubańskiego kompozytora. Tak więc bioderka w ruch. Tak, tak. Można tańczyć jakby no, w miejscu, także śmiało. Uwaga. Do stres, prawda? I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Ta, nic nam po niej nie zostanie, tylko gniew. Idź gdzie chcesz, na,
Co to było? Czy ktoś poznał tytuł tego utworu? Nie. No dobrze, to zdradzimy może. To utwór Siboney pod tytułem. Był kiedyś bardzo popularny przed wojną i po wojnie również. A tu słowa ponownie Gabrieli, także szacunek. A przed następną zmianą... Nie chciałem, no przepraszam, to taka refleksja, bo następna piosenka chyba wydaje się być poważna. Chciałem po prostu powiedzieć, że mam nadzieję, że staraliśmy się zrobić wszystko, żeby Państwo podczas tej jednej godziny bycia tutaj z nami w tym studiu znaleźli się i na Panamie, i w Hawanie, i w różnych miejscach czasoprzestrzeni. I różnych epok, i różnych nastrojów, i różnych emocji. No mam nadzieję, że to wszystko przy nie wiem jaka była cena biletu, ale że to wszystko się jakoś opłacało. Jeśli tak Państwo uważają, to już serdecznie namawiam. Tu będzie taki pan groźnie wyglądający, ale on mieszka tutaj pod Lublinem, spokojnie. Łysy, taki duży, to on sprzedaje nasze płyty po wyjściu, także jeśli Państwo uznają, że jeszcze warto zainwestować w orkiestrę sentymentalną, to proszę to zrobić, albo potraktować to jako doskonały prezent świąteczny, naszą płytę. Także już się reklamujemy. No i teraz patrzę, chyba jakaś, nie, przepraszam. Teraz Mateusz wprowadzi nas w jakiś humorystyczny utwór, bo to jest pod tytułem To był tylko żart, nie? Nie, niestety będzie zupełnie poważnie. Taka zmyłka. Ale jest to przepiękne tango, więc możecie się za bardzo nie utożsamiać z tekstem, natomiast perełka jest perełką.
Dziękuję. Thank you.
Kochani, dziękujemy wam bardzo. Przyszedł czas na piosenkę finałową. Piosenka ta będzie wisienką na torcie, ponieważ, mam nadzieję, zaśpiewamy ją wszyscy razem. Przynajmniej refren składający się w większości z sylaby pa, więc doskonale oczywiście nadaje się na tą okazję. Ja pokażę. Kiedy? Radiosłuchacze również oczywiście. Letni wieczór, miasto opadł, wyfrunęły złote ćmy. No i znowu tamten chłopak na balkonie vis-a-vis. O tej porze staje co dzień, jakby czekał na mój znak. Co to wreszcie mnie obchodzi, więc do siebie śpiewam tak. Pa, 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 ra, pa, pa. Żeby nie miał taki ktoś nic lepszego do roboty, tylko gapić się na złość. No w ogóle lepsza sztuka, że takiego tylko bić, bo piosenkę moją ukradł i bezczelnie śpiewa mi pa, 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 ra, pa, 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 pa. Zaczęłam śpiewać w oknie, no i duet wyszedł nam. Już plotkarki w kamienicy na mój widok kryją nos, a dzieciaki na ulicy wyśpiewują mi na głos. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Chciałam krzyknąć, jak pan śmie, co za zwyczaj, co za moda. I w ogóle mówię nie, lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma. To właściwie twoja wina, że śpiewamy ty i ja. Pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, pa. Na trąbce. Lena Nowak na klarnecie. Kuba Fedak na wibrafonie. Krzysztof Baranowski na gitarze i mandolinie. Mateusz Kowalski na instrumentach perkusyjnych. Oraz Łukasz Owczynnikow na kontrabasie. A śpiewała dla was Gabriela Mościcka. A wszyscy nas tu tak świetnie słyszycie dzięki Pawłowi Lipskiemu. Dziękujemy bardzo Polskiemu Radiu Lublin. No, można powiedzieć, że cała nasza szkoda muzyczna zaczęła się od Polskiego Radia i można powiedzieć, że w pewnym sensie chwilowo się, no nie wiem, że kończy, ale może zatrzymuje w Polskim Radiu i oby tak dalej, obyśmy znowu tu wrócili po krótkiej przerwie, ale obiecujemy, że
Dwie rzeczy obiecujemy. Jak bardzo będą Państwo bić brawo, to zagramy bis. A druga rzecz, że jak będą Państwo nas obserwować tam na tych różnych tam jakichś tam Facebookach i tak dalej, to coś tam za jakiś czas pokażemy niespodziankowego, jakąś nową piosenkę albo nową aranżację, więc śledźcie nas jeszcze nie, że tak powiem, no, nie skończyliśmy. No i te płyty oczywiście, prawda, u tego pana w pomarańczowym. No dobrze, no chyba tutaj ze studia mam takie podpowiedzi, zaliczyć, że chyba możemy, tak. Możemy chyba zagrać, tak, tak. Także dziękujemy. To co, może Mateusz, zaśpiewamy razem tą piosenkę naszą wspólną, co? Mamy z Mateuszem taką jedną wspólną piosenkę. Bardzo ważną, bo to jest nic by nie było bez przyjaciół, prawda? Więc o tym jest ta piosenka. Śpiewajcie z nami. Uwaga, raz i to. One, two, three. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz, kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Pomocy trzeba ci, woli od tym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi, tebe. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię. Pamiętajcie o nas. Szymon, zrób zdjęcie, bo ja wyłączyłem telefon. Czy możemy sobie z wami zrobić zdjęcie? Za jeden utwór możemy sobie zrobić zdjęcie. No to dzięki.
Bo my się umówiliśmy z Gabrielą, że ona już ma wolne. No i... A tak naprawdę cały repertuar bez niej już zagraliśmy. Nie, no przepraszam, ale nie zamierzam wyjść na bis. Ale zaraz. A pan Kazimierz tutaj, to może coś ma do powiedzenia? Właśnie ja chciałam zaproponować taką piosenkę, którą jeśli macie ochotę jeszcze pośpiewać, bo świetnie wam to wyszło ostatnio, czyli przed chwilą. I Kazik zna taką piosenkę, którą chyba wy też będziecie znali. Wszyscy razem. 100 lat. Kazik, nie tak się umawialiśmy. Nie, znaczy przynajmniej Krysia najbardziej. Jestem wzruszony. Dobra, no. Nie ma tak jak sobie, prawda, zanucić 100 lat, dobra. Ale załóżmy, że to było dla Krysi. No właśnie. Dobrze, a teraz na poważnie, uwaga. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki skruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło. Już taki jestem, zimny tran. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drak. Już taki jestem, zimny drak. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno. Już taki jestem, zimny drak. Niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich wciech. I choć prawdy była blisko, no to właśnie w tym jest sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój dzień. Już taki jest zimny drak i dobrze mi z tym bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest wszystko jedno. Już taki jest zimny drak. I teraz wy. Ktoś zazdrości mej rodzinki, wujków, cioci. Powiem krótko i najprościej, niż że na nich do stukroci. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem, zimny drak. I dobrze ci z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem.
Bardzo Państwu dziękujemy. Raz, dwa, raz, raz, dwa, raz. Bardzo Państwu dziękujemy za ten wspaniały wieczór. Podziękujmy brawami zespołowi. To był wspaniały wieczór także dzięki Państwu, bo mamy najlepszą publiczność w tym mieście. Bardzo Wam dziękujemy. Jeśli macie teraz ochotę spotkać się z zespołem albo na przykład kupić płytę, to będzie taka możliwość już za chwilę tam w holu. Dziękujemy, dobrej nocy.